Siema widzowie, z tej strony Chlebek, a w tym odcinku pokażę wam nową wersję Chlebeklikera, który mi tu pijam odejdę troszkę. Jest to wersja 2.9, w której dodaliśmy autodabowanie i zmiany lagów na serwerze. Usunęliśmy konfigi, to czy z tego nikt korzystał, nikt nie korzystał z orki. Naprawiliśmy wszystkie bugi, które zgłaszaliście. Teraz makro powinno działać idealnie. I następnym update będzie zmiana seta. Jest tak, autodabowanie działa tak, że on w czacie sobie wchodzi do Minecrafta i działa. Tam jest również bind. Widzicie, mam to zbindowane na 0. Więc klikacie 0, wyłącza wam się autodabowanie. Klikacie 0, włącza wam się autodabowanie. Nie będzie tak wyglądało, że będzie się tak klikało wam. Jak widzicie, z typem beast, to on po prostu oszaleje. Pokażę wam, jak to działa. Czekajcie, włączę tylko te dźwięki. Góry mnie wkurzają. Dobra. Jak działa ten lagi? Te lagi to działa tak, że po prostu ustawiacie, jakie duże są lagi na serwerze, żeby mogą kupić poprawnie efekty i dobrać schowek. Jak wiecie, na Dragonie działa to tak, że są czasami lagi na serwerze. Więc musicie po prostu sobie zwiększyć tutaj te lagi. Może nie maksymalnie, ale jeden, może dwa. Żeby wam zdążyło jak gdyby efekty kupić, bo tam czasami jak piszecie efekty, to GUI nie wyskakuje tak bardzo szybko na niektórych serwerach. I czasami to musi troszkę poczekać, więc po prostu te lagi zwiększacie sobie. Względem waszego internetu albo lagu serwera. To jeszcze, dodaliśmy również tutaj stronę internetową, na którą możecie tu wejść. Zalogować licencji, jeśli nie macie, to klikacie w tym miejscu. Nie mam nazwy użytkownika. Wklejacie swoją licencję, pokazuję wam nick. Logujecie się, możecie napisać opinię, zmienić nick, do którego jest licencja przypisana. Co jeszcze możecie? Zrestartować Hobo ID. Czyli jak gdyby macie stary komputer, wchodzicie na stronę i działam tylko na starym komputerze makro. Wchodzicie na stronę internetową. Klikacie restartuj Hobo ID, resetuj, będziecie to robić raz na 5 dni i wtedy jak zrestartujecie Hobo ID, możecie włączyć makro na nowym komputerze, autoryzuje się wam nowy komputer. I teraz tak, te wszystkie opinie, które są, to będziecie w tym miejscu, klikając w to miejsce. I pokażę wam wszystkie opinie, które dotychczas zostały wystawione. Nie reklamowałem tego jakoś bardzo z tej strony. Więc jeśli ktoś jest posiadaczem makra lub kiedyś posiadał, miał licencję na przykład na 5 dni i wygasła i chciałby się podzielić opinią, to może wbić się tutaj na stronę, napisać. Na razie nikt tutaj, jak widzę, swojego słowa nie napisał. Oczywiście nie będę usuwał licencji, chyba że na opinii. Chyba że będzie to na przykład reklama jakiegoś serwera albo coś tutaj w tej sekcji. No, takich opinii nie chcę, żeby ktoś reklamował swój serwer w opiniach. Macie tutaj również do YouTube'a. To są wszyscy partnerzy. Chcę być partnerem i masz dobrą aktywność na przykład na kanale YouTube, zgłoś się do mnie. Mam ci makierko na zawsze i jakieś kody do losowania. Dziękuję za reklamę. Jeśli jesteś serwerem, to też się możesz zgłosić do mnie. Na razie mam współpracę z tymi serwerami. To wszystko w tym odcineczku, widzowie. Tutaj macie jeszcze wyniki z tamtego odcinka, gdzie mówiłem o losowaniu. Pod tym odcinkiem również losowanie, więc zostawcie łapkę w górę, swojego maila w opisie i napiszcie coś w komentarzu, nie tylko mail, po prostu napiszcie co chcecie, możecie opinię o tym filmie, co chcecie po prostu.